Cześć. Co tam? Chcem? Na spacerku? Nie. Nie. Nie, teraz nie, tylko wiesz, to muszę jechać. Tak myślałem, bo muszę się. Będę wychodził, nie? I chciałem posłuchać, ale widzę, że nikogo nie ma. Oprócz nie ma, no. Chciałem zobaczyć, co tam widzisz na rynku. Ale będę się tutaj pakował, nie? Bo muszę się przenieść do tamtego. Spoko, no nie no, widzę to samo co wczoraj, nic się nie zmieniło. Jeny trochę odbiły do góry. No dzisiaj tak trochę powoli będzie wszystko się działo. Kakałeś, jest tym sakę. No. Tylko dzisiaj mam wrażenie, że kurczę, nie, jakieś mocne ruchy to nie nastąpią. Chociaż. Czekaj, dzisiaj.
O, 8 był ten funt, nie? No. Dobrze było. Czekaj, co ja mam tu włączone? Spadł chyba Dzisiaj. fund. Były dobre wiadomości dla funta. 14:30. Nie ma nic ciekawego. Spokój, cisza. To powinno być spokojnie, no ale... Na tym Forexie, wiesz, to najlepszy zarobek to jest przez 3 dni, tak? Wtorek, środa, czwartek, potem już. Tak, poniedziałek, piątek, to masz, wiesz, to jest spokój, cisza niby. Chyba, że są w piątek jakieś wiadomości, nie? Ale jeśli chodzi o jeny, no to nic się nie zmieniło, jakaś tam dla mnie korekta. Tu jedynie Audio, ale Audio jest bardzo mocne, kurczę. Tak. No kurczę, my tam graliśmy spadki chyba. A ono mocno wybija. No przebiło nawet 7,9, kurczę. Nie wiem, ale Audi CHF mamy, nie? I ładnie tam idzie. Niech dojdzie do tej strefy i zastanowimy się. Bo cierpliwy, bo tam widzę, że już jakieś tam są pola, ale no to jeden podmiot. A ty jesteś na plusie, na minusie, bo raz pokazujesz duży plus, raz duży minus. Dzisiaj? No, pokazałeś, że tam minus 6 tysięcy masz prawie, tak? O, 3800 już spadło. A, okay. Ale tydzień mam na plus. No tak. No. To rozumiem, że to jest aktualna sytuacja, tak? 3900 mam teraz na minus. A jak się obudziłem, mówię, kurde, się dobrze widzę. Aktualna sytuacja, no. To jest USDCHF. No tu się bujają cały czas. W nic innego dzisiaj nie będziemy wchodzić, nie? Bo tu bez sensu. Kart do jena. Głowa z ramionami może być. Nie wiem, ale jestem spokojny. Spokojnie są o te. Zobaczmy złoto. No to leci na dół. Znaczy ta pierwsza pozycja, bo mi została tak, dobra, tego już nie ma. Tego już nie ma. Mi została ta jedna pozycja, nie? To jest na minus leki. Tu też może być jakaś tu ramię, głowa, ramię. Ale nie ma. Zobacz, jak tu się konsoliduje, nie ma takich świec długich, nie? W Ale sensie do dołu, tak? Bo do no. góry jest taka. A, długi w sensie. 4 Dobra, ja godziny. sobie wyczekam, spokojnie. A jak tam ten olej? Olej, kurde. A spadł? No nie, no dzisiaj nie zagramy, ale w poniedziałek się przygotujemy się na ten olej. On chyba tu pokonsoliduje i dalej spadnie, tak mi się. Nie, ja myślę, że tu dojdzie do tej strefy. O, idzie tam. Tak myślę. Cześć, ekipa. Cześć, cześć. Tomek, jakiś bombarduje mnie jakiś Robert Gawenda. Kto to jest? A coś Nie. mi to mówi? Poczekaj, Gawenda. Trader. On z Forexa. Tak, twierdzi, że ma jakąś ten, że codziennie będę poświęcał 30 minut i zarabiał tyle, ile chcę. O kurde. No to Że rano ustawiasz, później, ale nie wiem, to chyba on twierdzi, że cię nauczy w ten sposób grać. Wieczorem wracasz i zbierasz zyski. Nie patrzysz, ile zarobiłeś. Ale jak jakiś filmik mi wysłał, no. to generalnie wszedł w jakąś pozycję na buy, zrobił stop loss 2 razy większy niż niż TP, nie? No. Strasznie duży, żebyś stracił 2 razy więcej niż zarobisz. I po prostu później, wiesz, mówi, że tam rano wychodzi na spacer z psem, tu, wraca.
Po południu patrzy, o, tyle i tyle zarobiłem. Ale ta pozycja, to po prostu zabrakło mu tam dosłownie $2 i by miał stop lossa. Tak zeszła na dół, więc no nie ma w tym nic, jakiegoś cudu, nie? Mało tu ma na tej stronie. Ale rozmawiasz z tobą na Messengerze, czy jak? Nie, bombarduje mnie jakimiś, wiesz, ofertami, zoomami. Wczoraj do 23, wiesz, do końca dnia miałem jakąś super ofertę do wykorzystania na jego kursy. No to ja też dostałam maila od niego. A widzisz, no. I u niego ile tam kosztuje? Niecałe 2000 kurs, nie? No, ale to żeby zarabiać 300-400 zł dziennie, to musisz mieć trochę większy ten depozyt, myślę. No chyba tak, bo on na przykład w tym, co mi przesłał, jakiś tam film, były 2-3 filmiki i na przykład na minutówkach gra, to pokazuje, na przykład dwie minutówki wybijają do góry i on zarabia $1200. No to on Tak, musi... ale to jest ta osoba, co gra takimi lotami już większymi. No latami i tam miał chyba 80 tysięcy na koncie, nie? Dolarów. Więc duży lot, duże konto, nie? No ale to Tak, jest właśnie widziałam. takie, no on mnie tym nie zachęci, no bo on pokazuje, że można dużo wygrać w ciągu 30 sekund, ale ja wiem, że to nie jest takie proste. Nie, najlepszy kurs to jest rynek. No. Tam się sam. No ja nie wierzę w takie rzeczy, no kurde. No ale Tomek, to tak jak ty byś, wiesz, też tam złapał jakieś dwie minutówki, zarobił na tym i pokazał, że miałeś dużym lotem $500 zarobiłeś. No jest to możliwe, tak? Jak ja mogę jakiś kurs oferować, jak wiem, że to nie działa? Bo wiem, bo to... Ale co on ci... Chociaż nawet by strategia działała, wszystko ok. Ja wiem, że tak... To wszystko siedzi w głowie, każdy ma inną głowę, psychikę. To po co taki kurs oferować? Nie no, bo jeden potrzebuje pół roku, drugi potrzebuje 2 lata, żeby zakumał. A te pieniądze, co bym miał wydać na kurs, to bym sobie przelał na konto i ćwiczył lotem 001. Proste. No ale kurczę, to co on pokazywał na przykład teraz, jak mamy ten olej, No. to ty byś ustawił pewnie pod tym najniższym, jakbyśmy gdzieś tam wchodzili niżej, nie? No. To byś ustawił pod tym najniższym dołkiem stop lossa, No. nie? A on po prostu 2 razy dalej, tak jakby takiego bardzo głębokiego stop lossa ustawiał, czyli no po prostu... No on ustawia o 80 pipsów stop lossa. 160. Albo Nie, 60. więcej. Ja mam 150 stały cały czas, nie? No tak, tak, ale no, no ja Ale on widziałem, ma że czwartą. to ten take profit, który on bierze, jest, bo powinno być chyba odwrotnie, bo masz take profit i do wzięcia 2 razy więcej na Take przykład. profit powinien być większy, nie no. No właśnie, że ci się Chyba, opłaca, że, chyba, że że, nie. No. chyba, że skalpujesz, no to w skalpingu nie jest tak, no jest odwrotnie, nie? No dobra, skończmy z nim już. Dobra, zobaczmy, tu mamy złoto, tu mamy ten. Zobaczmy krypto. No to właśnie on gra tym lotem 100. No, ja nie wiem. Tak, 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 to on. Tak? No. Ja cię. Pokazywał właśnie taki to jest tragedia. Filmik i chyba zgarnął 10 pipsów czy 5 pipsów. No i zamknął. On tam miał na jeden pips, to mu $100 wskakiwało. No, a on tam chyba miał 1000 czy tam więcej tam. No może dlatego kursy oferuje, bo nie wyrabia. Musi na czymś zarobić. Nie, wiesz co, bo on ma firmę i żeby po prostu Coś mógł uczciwie zarobić. zachować podatki, znaczy, żeby podatków nie płacił, no to musi mieć firmę, wiesz? Ale firmę oferującą szkolenia, tak? No chyba W sensie... tak.
albo jakąkolwiek firmę. Coś w tym A stylu, ty, wiesz? nie wiem. Ale Bo ja skąd wchodziłem na miałeś? tą jego firmę, bo patrzyłem, czy to jest jego. Bo wiesz, jeżeli to jest jego, no to można powiedzieć, że no bierze to na własną odpowiedzialność i tak dalej. Czy to jest może jakiś broker, bo czasem się mówi, że tacy ludzie są, pracują dla różnych brokerów, no ale to niby jego firma. No. No, no to ma firmę. Ale taki kurs, no to musisz cały czas napierdalać, nie? No bo cały czas musisz nowych ludzi, nie? No tak, no to Jest tak jest. jak na przykład IM, nie? No musisz cały czas marketing. Ja bym tak, no nie chcę, tak, no byłem w tym IM i mi się nie podobało. No to wiesz, jeżeli komuś zapłacisz, on rozsyła, zbiera informacje. Jak się tylko zainteresujesz, gdzieś wpadniesz na niego, na przykład na Facebooku, naciśniesz, bo z ciekawości chcesz zobaczyć, kto to jest, i później kurczę, napiernicha ci miesiącami, wiesz, zbiera o tobie informacje. Nie wiem, jak to, czy to w ogóle jest legalne, żeby on na przykład, skąd bierze mój adres mailowy? Z Facebooka pewnie, nie? Facebooka. Napisane. No i to jest dla niego, wiesz, i mailing, mailing, aż wreszcie no, w pewnym momencie dostajesz informację, że możesz dużo zarobić, później tam, że 1000 osób dużo zarobiło, a później dostajesz jakąś ofertę, a potem jeszcze lepszą ofertę i w końcu, kurczę, myślisz, może coś w tym jest, nie? Zainteresuje się. A to jest konsekwencja, z jego strony to jest konsekwencja. Takie ciągłe uderzanie. Tak. W końcu jakiś się. Na pewno wcześniej zapisałeś się gdzieś na maila, no i skąd ma maila? W dzisiejszych czasach tych mentorów od Forexa jest bardzo dużo, bo ludzie kryzysują i pozwalniani i siedzą w domu, bo się czegoś tam boją, a do kompa każdy ma dostęp i każdy po łatwo kasę za te mentoringi robią takie pieniądze, że głowa mała. Ja wam powiem, że u mnie jest tak, że jak ja wygrywam, to ja się nie cieszę. Jak mi ludzie podsyłają stan konta, że to ile zarobili, to się z tego się cieszę, nie? Że coś wychodzi, nie? Ale ja mi to zlewa, czy mam minus, czy plus, tam już. Tomek, no i co na tym Bitcoinie? Cały czas uważasz, że tam zejdzie, nie? Bitcoin, no broni się przed tym spadkiem. Zobacz, jest powyżej 2,1 knot. Ja myślę, że to decyzja będzie w weekend. Jak się obronią przez weekend, no to polecą do góry. Ale ja myślę, że to jeszcze za wcześnie. To jeszcze za wcześnie jest. A patrzyliście już na te jeny? No, Tak? dobrze wyglądają. No to dobrze. Lekka korekta i panika. No właśnie, bo ja też troszkę później przyszedłem. Ogólnie robiliście analizy tego wszystkiego, nie tylko jedną, tylko. Znaczy nie, no nic nie będziemy wchodzić, nie? No są jeny, patrzcie, są jeny, dobrze wyglądają, nic nie będę kombinował. Jen, później mamy AUD, bo AUD jest bardzo silne, nie? Tu jest jedyny ten, nie? Że AUD jest bardzo silne, jedynie to mi się nie podoba tutaj, nie? Bo tu jest impuls, flaga wzrostowa i wyjebka do góry, nie? Ale tu się mogą obronić, nie? Jeżeli jest knot i spadną poniżej 7,9, nie? No, AUD nie może być tak silne tyle. Chyba już tydzień, drugi leci. No, zobaczcie, jakie silne jest, nie? Jen też jest bardzo silny. No, bo przecież myśmy grali AUD USD na sell. I No. to też poszło na USD 100%. też nie, USD nie jest słabe. No nie jest słabe, no ale AUD jest Tak, zdecydowanie. były dobre wiadomości na funta, nie? A funt jest jakiś słaby. Tu mamy to i później tam jest AUD, no to pokazywałem. Euro Ale funt. ogólnie dzisiaj są jakieś wiadomości, patrzyliście? Nie ma nic. Dzisiaj spokój, cisza. Dzisiaj spokój, ciszę, dlatego mówię, nie panikować, spokojnie. Ja miałem minus 6 tysięcy, teraz mam minus 3 tysiące. A na tym Godzinę. koncie mniejszym?
Mniejszym wyzerowałem. No. Znaczy nie, wyzerowałem, nie całe wyzerowałem, mam 40 dolarów, bo znowu rosło. Mówię, chyba Robert tobie mówiłem, nie? Czy tobie też, Kasia, wczoraj? Też wczoraj, no. Oj, nie grałem wczoraj na tym małym. A tam miałem 11, zrobiłem z 11 dolarów 41 chyba i zostawiłem to. A tam jak coś mówiłeś, że tam taśma będzie ruszała, co kopii i powiedz mi, za... będzie grał tylko z kryptem, czy tam będzie? Nie rozumiem. Co, krypto? Nie rozumiem, nie, coś przerwało. Nie. To złoto, złoto mówię, że... Tak, złoto. No. To będziesz ty grał, czy tam... Nie, ja tam się nie dotykam, ja już mam dosyć. Chciałem zagrać wtedy pod wiadomości, został mi ten... Z tamtego konta mi został lot, a później chciałem odrobić na szybko i wiecie, jak to jest, jak chcecie odrobić, nie? Jeszcze chciałem zobaczyć euro do złotówki. O, dochodzi do strefy. I zagramy sobie ten euro USD może. A ty w trasie, Kamil? Tak, jestem w trasie, bo wczoraj zadzwonił mi kierowca, że potrzebuje wolne, bo coś tam ma w urzędzie, miał do załatwienia, więc musiałem wsiadać. To też jadę, także teraz akurat w trasie. Widzisz, zobaczcie, poczekaj, cofnę, bo tu wczoraj mieliśmy stop lossa, 4 pipsy. I dlaczego tak się stało? Co tu się było? No i co widzisz, Kasia? Bo ja zawsze patrzę, jak mam stop lossa, to patrzę, dlaczego, nie? Co tu No. się stało, nie? I co widzisz? No niższy szczyt, no. Tak, no tu czekaj, nie wiem, 20 minuty. Tu była ta głowa z ramionami, nie? Tu ramię, głowa, ramię. Robiło niższy, niższy. I ja się zasugerowałem się, zasugerowałem się tutaj tym impuls, że lecę z powrotem zrobić, ale nie. I ty, tutaj wystarczyło przysiąść, poczekać, jak był stop loss. Strefa była tutaj. Wystarczyło. Ok, dobra, mamy stop lossa. Przebicie tutaj tej struktury. I wejście gdzieś tutaj. Wejście gdzieś tu. 10 pipsów. Ja będę. I tak to by to wyglądało. A take profit. To ja bym tu nawet zrobił. Tu jest wybicie. O, 28. I byłoby. No. Ale no, to trzeba przesiedzieć, bo zawsze trzeba mieć scenariusz A i B, nie zawsze, nie. I to my odpuściliśmy minus 4 pipsy, abyśmy wzięli to w drugą stronę. Dobra, to patrzymy, co teraz się dzieje. I co teraz widzicie? Ja bym sobie zrobił tu 15 minut. Tu jest coś. Można by zagrać ewentualnie na wzrosty. No właśnie, to jest ryzykowne, bo widzisz, na dół wszystko. No właśnie. A tak w ogóle, no to nic. Ja bym czekał na tą korektę, bym poczekał, nie? No. I zaatakował później sela, nie? Zobacz, robić salutki czas niższy, niższy. No dobra, spróbujemy. Ustawcie sobie. Ale tam góra 3 pipsy, nie?
Kupno, tak? Tak, na kupno, no. Zobaczymy, jak się zamknie. Nie fajnie się zamknęło. Oby nie zrobiło niczego teraz. No. To tak samo jak kiedyś zagrałam, kurczę, na złocie i wywaliło mnie na stop losa. Zagrałam na odbicie i brakły mi dwie minuty, bo już wkurzyłam się, zamknęłam ten, wiesz, platformę. Podpiwasz. Poszłam na spacer, patrzę się, a to za dwie minuty poszło, wiesz, jeszcze wyżej. Tam, gdzie ja chciałam, no. No, będzie ciekawie. Ok, wchodzimy, bo to już niżej nie będzie. I teraz tak, moje wejście jest 928. Stoplos by musiał być tych 5,5 gipsa. Był zaznaczony. Okej. Take profit. No ja bym tam dała pod tą linię. 50 pierwszy i zatrzymy. 9 pip tutaj. Prawie pod tą linię. Dajcie 9 pipsów. Ale ja tak zawsze obserwuję stochastika, gdzie jest stochastik, gdzie dochodzi. Tu jakiś alarm mam. Nie wiem, czemu same alarmy się włączają. Ja też przesuwam. Chociaż wiecie, że gramy pod prąd, nie? No, tak. No, ale okej, zobaczymy. Co tu? Jakie plany na dzisiaj? Ja później na zakupy jadę. Ja też bym musiał coś zrobić. No dobre tu jest, że... Jak? Nie, bo się pytałem, jakie plany, to mówię, że ja ci za 19 w robocie. Tak, nie zrozumiałem, ale... Dla mnie to jest taki impuls na tej minucie i flaga, nie? Wzrostowa. Widzicie to? Tomek, po południu Zuma nie ma, nie? Nie, piątek. Nie ma sensu. Wszystko zwalnia. Mamy tak te jeny. Zostawmy to. No i właśnie cały czas się zastanawiam, czy dołożyć tam, czy... Nie, już tego raz dokładaliśmy. To nie ma bez sensu. Dokładaliśmy przecież, nie? No. Thank you.
Wczoraj miałem pierwszy chyba w miesiącu minus. $800 na minus. Mamy raz, sześć tych, nie? Sześć wskaźników na dywergencję. Jak przebiją tą 44, to będzie dobrze. Na razie jest reakcja. Ja myślę, że to do góry pójdzie. Tomek, a mógłbyś zobaczyć tam w międzyczasie na te złoto, czy cały czas jest na sel? Tak, patrzyłem, że cofnij w chmur, będzie tam na sel. No? Głowa z ramionami. Tak. I te wskaźniki też tam cały czas pokazują na sel? No tak, mamy tam jedną pozycję, mamy, nie? No. Pierwszą tam chyba. No to zera się tak kręci, tak. Raz jest plus, raz jest minus. No. Macie to złoto na poziomie 17,93 otwarte, tak? Już ci mówię. No to po... Już ci mówię. 17,87 mam. 44. I teraz mam plus nawet. No bo spadło. Jest 17,87,02. No. To było to pierwsze wejście, nie? Kamil. No. Bo później było drugie, te same góry tam. Wczoraj też ładnie połapałem. No i właśnie przez to rozwaliłem konto wczoraj, bo tam grałem 0,20 czy 25 i przerzuciłem, chciałem złoto zagrać na sela i kurwa nie zmieniłem lota. Na tym małym kącie. Ale spoko. Ale dzisiaj ciepło, dużo ludzi na targu, 27 stopni, nie? Już. A wczoraj... Troszkę zimno. Wczoraj koleżanka... Słońce świeci, ale jest zimno. Wczoraj znaczy, słońce jest ciepło, ale w cieniu jest zimno. Wczoraj koleżanka ze Stuttgartu dzwoniła i 40 stopni u nich. To u mnie wczoraj były deszcze, burza przechodziła. W tym wrześniu, 15 września będę w Kielcach, nie? A też na grupie napiszę. A byłeś na tym spotkaniu z Willy? Nie, ale byłem u niego. Aha. Ze Szwedką. No i co u niego ciekawego słychać? Wiesz, w nocy gadaliśmy trochę i później rano. No wszystko ok, mówi, pomału. No, bo Żaneta zrobiła konto, wiesz, tam jakieś ten fundowane. Dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest tam. Przerabiałem to, nie, to jest, tam są reguły, zasady. Ja nie mogę mieć zasad, reguł. No właśnie. Bo wystarczy, że tam masz chyba 10%? Tak, jest wejście, nie, gotowe, ty nie możesz nic zrobić.
No bo przekroczysz tam jakiś procent, nie? Na przykład jak zrobiłaś minus 4%, nie? Na przykład w danym dniu, a masz wejście gotowe, ale niech się pierw obsunie, wiadomo, że nie wejdziesz na dołku ani na górce, nie trafisz. Niech się obsunie o 1%, no to już koniec. No to No to koniec. ciekawa jestem, jakim cudem udało je się Wiesz, zrobić. idzie zrobić, tylko później idzie zrobić, ale później trzeba, no noga się, prędzej czy później się podwinie, nie? Bo ty jesteś na ich zasadach, nie? Kurde. No wiem. No ładnie poszło. Już 5 pipsów było. Było 5,5 nawet. Tak samo te kursy, nie? Później. Nie myślałeś zostawić to teraz na dłuższą pozycję? Nie, tak często. Jak już wybyli Nie, bo jest piątek, wiesz, nie chcę tak. Wracając do z kanału? kursów, no to kupicie kurs i co? Zostaniecie z tym kursem. Nie, dla mnie nie, to jest. Nie ma jak żywy rynek się nauczyć samemu. Na swoich błędach, nie? No tak, ale jak na przykład on ma jakąś tam, wiesz, jakiś ma tam, nie wiem, Nie ma automat. grala, no nie ma złotego grala, no kurde. Jak ktoś ma na przykład automat i ktoś się nie chce uczyć, to wiesz, to łatwiej mu po prostu, wiesz, To ma to tak wpłacić coś tam na konto i grać według tego rynek się schematu. zaczyna kontrolować i. Nie, Kasia, nie wiesz takie coś. No i co, będzie ten tyk profi, czy nie? Troszkę braku. Ja zaraz trening sobie zrobię. Posprzątam się, a muszę podłogi przyjąć. No tam było, 8 pipsów bo już było, nie? I kurde, i to może być koniec, nie? Teraz zobaczymy. Bo zobaczcie, stochastik dochodzi już. No. Ale poczekajcie, będzie jeszcze raz jakiś, będzie jeszcze jedno podejście. Powinno być, No, oj. jak będzie. Będzie, czuję. Okej, zamknijcie, mamy 6 pipsów. A to pójdzie na tej profit. No co, no ale mamy 6, to mam 6. No ta świeca mi się nie podoba. Poprzednia. No, wygląda Wiesz, na taką. wybicie i teraz powinno być tak, do 50% i spadek. Zaraz zobaczymy, czy miałem rację. Bo już walczą, już widać, że walczą.
A take profit jest na 50% strony. Ale dzisiaj wyspałem się. Dobry sen miałem. I co, teraz na sel? Zrobiło niższy szczyt i spada. Okej, tu było wybicie. Dobra, ustawcie teraz na sela. Wchodzimy. Zobaczmy. Moje wejście jest 984. 984. Zróbcie 9 pipsów. Stop loss, a take profit zróbcie 3 pipsy. W sumie będzie 9, nie? I to będzie ostatni wejść. Ale ludzi dzisiaj na targu. Pogoda jest. Niech się ludzie śmieją. Zresztą piątek, co? Weekend. No. Weekendu początek.
No leć kochany w dół. Bum. To? Teraz będzie bum w dół. Zobaczymy. Walczą, walczą. No jak przybije, kurde, będzie ciężko. Odbił się od tej, widzicie, odbił się od trendowej 44. A tak mało brakowało do tej profitu, no. A dolar leci w dół, no to. To się nie dziwię. Byśmy mieli tam take profit. Dobra, razy 3 i dajemy sell. Razy 3 dajemy sell. Ile tam weszło? 0,24. 0,24. Oblos taki sam jak tamten. Czy to będzie 5 pipsów? Take profit. Też 5 pipsów. I tamten take profit przesuńcie na ten, nie? O, tak, żeby wyglądało. Jedenasta się zbliża, to będą ruchy. Na to liczę. Może tu zrobić coś.
Jeszcze raz czaśnij w podłogę. Aha, teraz święto w poniedziałek. A to tylko w Polsce, nie? Co? Jest dobrze. Wygląda dobrze, to. Dalej stała na dół. Nie w tą stronę, już wy... Kasia, jak tam sąsiad? A co ty tak o sąsiada pytasz? Zakochałeś się, czy co? No. A co tam u niego? Jeszcze go nie zamordowałam. Jeszcze nie. Ma chłop szczęście. No i teraz ta świeca może rozjebać wszystko. Ładnie wybijało dołki. No, ale góry nie wybiło. Na razie. To
Tomek, wiesz co, muszę kończyć, bo mam gościa niespodziewanego. Dobrze. No. Cześć, Hej, hej. trzymaj się, cześć. Dobra, Kamil, to ja kończę tu w robocie. Dzięki. No, spoko. Do niedzieli. W niedzielę zrobimy Zuma o 17. Na razie. Dobrego dnia.